Ponad 600 km taką drogę przejechaliśmy dziś z Krakowa, żeby znaleźć się w jednym z najpiękniejszych nadmorskich kurortów w Polsce, w Zatoce Puckiej. A konkretnie w niewielkiej kaszubskiej miejscowości, do której nie przyciągnęło nas gorące słońce czy plaże, ale pewna wyjątkowa przystań. Przystań Miłosierdzia, którą prawie 12 lat temu powołał do życia najbardziej wystrzałowy w Polsce ksiądz. Ksiądz, który pomimo swojej śmiertelnej choroby do tej pory steruje nią i to na pełnej petardzie. Puckie Hospicjum pod wezwaniem świętego Ojca Pio. Dziś tutaj zapisujemy kolejną stronę dzienniczka. Bo jeśli od kogoś uczyć się miłosierdzia, to właśnie od księdza Jana Kaczkowskiego. Często ludzie zadają mi pytanie, jak to się stało, że kiedy ksiądz się dowiedział o swojej chorobie, to nagle nie odeszło księdzu siły. Nie mogłem zrobić czegoś takiego, że byle choroba nagle odłączyła mnie od chęci życia. Co ja miałem, kochana, powiedzieć tym ludziom? Już mi się nie chce, już mi się wszystko mi się kompletnie załamało. To nie w moim stylu. Pracowałem w Puckim Szpitalu, gdzie likwidowano część oddziału wewnętrznego, który ze swej istoty spełniał zadanie oddziału paliatywnego. I ja wiedziałem, że ci chorzy gdzieś nie spłyną się w powietrzu i trzeba było reagować natychmiast. Ponieważ miałem dość dobry kontakt z personelem, więc rzuciliśmy hasło, że będziemy tworzyć hospicjum domowe. I przy parafii, dzięki proboszczowi, utworzyliśmy w 2002 hospicjum domowe i natychmiast zaistniała potrzeba, żeby myśleć i budować hospicjum stacjonarne. I tak z końcem 2005 udało się otworzyć hospicjum stacjonarne imienia Ojca Pio i uzyskać kontakt z NFZ-em i od tego momentu działam już w pełni profesjonalnie. Moja obecność jest przede wszystkim w dwóch wymiarach. Raz jako księdza, a B jako szefa, który musi to wszystko ogarnąć. I finansowo, i etycznie, i medycznie. Ja się tego nie wstydzę. Muszę trochę pożebrać na to hospicjum, no bo bez tego to by się wszystko rozleciało. No jak się powiedziało A, to trzeba to kontynuować, trzeba powiedzieć B i nigdy nie ustawać. Jeżeli się ma głębokie przekonanie, że ci ludzie bez nas czy bez mnie sobie nie poradzą, to nikt mnie poza śmiercią z tej powinności nie może zwolnić. Miłosierdzie jest posiadaniem otwartych oczu, wpychają mi się takie kościelne słowa i pochyleniem się nad osobą, która doświadcza jakiegokolwiek cierpienia. Ja myślę, że wszyscy z samego faktu bycia ludźmi i bycia katolikami zasługujemy na miłosierdzie. Otwórzcie oczy, nie bądźcie niewrażliwi. Miłosierdzie w sposób oczywisty wiąże się z wrażliwością, taką bardzo ludzką. Trzeba być wrażliwym i trzeba być uważnym na drugiego człowieka. Czyli nie patrzeć na ludzi z zewnątrz, ani tak naskórkowo, tylko zawsze zauważać w tym drugim, zwłaszcza innym, podmiot miłosierdzia. Ja sądzę, że niesamowitym doświadczeniem jest doświadczenie wspólnoty ponadnarodowej. I jeżeli się młodzi ludzie zaangażują głęboko i poczują katolickość, czyli powszechność swojego zgromadzenia, to będzie największy sukces. Dlatego bardzo bym was wszystkich zachęcał. Ja byłem w Krakowie wtedy, kiedy był Jan Paweł II. I to były też Światowe Dni Młodzieży. Później niestety już nie byłem. To był pierwszy rok mojego kapłaństwa. Więc się nas spowiadałem za wszystkie czas. I teraz czekam, aż przyjedzie papież Franciszek. I może Pan Bóg mi da, żebym tam był jeszcze raz. Przede wszystkim nie bójcie się, mam nadzieję, że to będzie taki zlot kato młodzieży. To będzie na pewno wyjątkowe wydarzenie, no bo młodzi ludzie są wyjątkowi. Otwórzcie się, przyjedźcie, bądźcie radośni, zamieńcie Kraków w nieustanny fan.
Chyba nikt tak jak ksiądz Jan nie jest w stanie przekonać nas, że żyjąc miłosierdziem na co dzień smakujemy prawdziwego życia. A na kolejnej stronie dzienniczka do miłosierdzia postarają się nas przekonać najbardziej zakręcone siostry, których mistrzem jest sam brat Albert. Do zobaczenia.